odpoledne všem tady ve Společenském centru na Záhorší. Takže ještě jednou dobré odpoledne všem tady ve Společenském centru na Záhorší. Srdečně vás tady všechny vítám. Na úvod pár čísel a letopočtu. 1440, to je první písemná zmínka o Záhorší. Původně se osada nazývala Vydeřovice. Záhorší je osada, která je součástí obce Vendrině a okrese Frýdek Místek. Organizátorem je klub zabavy i sportu Záhorží. Je to impreza tradiční, 20. ročník, letos je. Nazývá se to Gry v pograničí. Letos mi tomu dali ještě taký název druhý, Záhorší fest, bo my jsme na Záhorží ve Vendrině. I dlatego taka zmiana kapkę, bo chcemy iść inczymi ślepiejami, kapkę tu coś inaczej to przerobić, innowować i a zaś coś nowego. Inaczej jest to pasmo gier pro dzieci, pro dorosłych, a dalsze takie atrakcje z tym spojone. Po południu przygrywa DJ, potem nastąpi o godzinie 18 Franta Uher z Lanzgota, jest to taki bawicz, wyprawiecz i coś takiego, a i śpiewak. Potem tu mamy ekshibicję thajskiego boksu, uroczystą tombolę, a potem boli będą fest numer tu w okolicy Legendy Sewracji. Nasz klub już od początku jest tak dany do okupy, że przybliżamy Polaki i Czechy, i stare usiedliki, i nowe usiedliki tu w dziedzinie i okolicy do kupy. To jest nasze hasło i od tego się to wszystko odwija, a i te aktivity, co tu robimy, a i te gry w pograniczu, że przyjdą nowi, przyjdą starzy usiedlicy, przyjdą Czesi, Polacy i jakiekolwiek inne narodności, i my to tu wszystko damy do kupy i ludzie się spojem bawią i mają się strasznie fajnie. Sponsorem jest gmina Wędrynia i potem dalsi sponsorzy z firm i organizacji i tak, bo tego jest za dużo. Ja poprosím moich kolegyni Radku, aby si vás rozdělila do dvou družstev. Děti, rozdělte se nějak do dvou družstev. Udělejte dvě skupinky.